Darkness twisting me around. There is nothing I can do. Cześć, siema, z tej strony Sword Gram Dive, The Evil Within. Budzimy się tutaj w jakimś dziwnym szpitalu. Jakaś gazeta, znaleziono ciała. Ciała odnalezione w miasteczku nad jeziorem. Przyczyna śmierci wciąż nieznana. Ponad tuzin zmasakrowanych ciał znaleziono w wiosce Elk River. Kilku jej mieszkańców wciąż uznawanych jest za zaginionych. No, nasz bohater ma mało zdrowia. Tutaj coś mamy ciekawego. Być może to lekarstwo. Dokładnie. Tego nie mieliśmy wcześniej. To coś w tym stylu. Jeszcze nie wszystko tutaj jest aktywne w tej grze. Hello? Anybody there? Ciekawostka, co? Dziwne miejsce. Takie jakieś mamy też, widzę, o mamy tutaj, jakby nam się kręciło w głowie. Fajnie jest to pokazane, fajnie jest to przedstawione. Podejdźmy do drzwi. No i co, możemy się tylko porozglądać? Co to za szpit? Oho. Are we awake? Is everyone else all right? The city. Whatever are you talking about? You are the only soul here. Right now. Ja pierniczę, jedynym pacjentem jesteśmy. Co tu się odpierdziela? Ha. Gdzie mamy iść? Gdzie możemy iść? Nie wszystkie drzwi, widzę, otworzymy. Tam jest jakieś lustro. Wybiorę się w tą stronę. No i sobie zobaczymy. To jest wszystko nieaktywne. Hello? Anybody there? Ale dziwactwo. Tutaj też nic nie zrobimy. Trzeba iść chyba w tę stronę, gdzie udała się pielęgniarka. O co tutaj, kamano, co tutaj chodzi? Był ten wypadek cały, no katastrofa cała w mieście. No właśnie, bohater sam to powiedział. Co tu się do diabła dzieje? A hospital. This place is necessary for you. You're always welcome here. I've been hospitalized. I'm afraid I cannot answer that. Please, sign in here. Nie będę się tu na razie chował. Nie ma chyba takiej potrzeby. Ona chce, żebyśmy coś podpisali. Without signing in, there is no way to ensure your future memories. Czy chyba musimy się tutaj podpisać? Dobra, może rzeczywiście to zrobimy. A proszę, i w takich miejscach możemy sobie zapisywać grę.
Nadpiszę ten poprzedni stan. Okej. Gra zapisana, tak? Co, już więcej nie możemy? Ale dziwactwo. Teraz mogę się znowu zapisać. Dobra, nim tam przejdę, to jeszcze sobie chcę zobaczyć, czy tutaj nie ma jakichś ciekawostek, czy nie ma tutaj jakichś dokumentów. Ale nic tutaj nie widzę. O! Mogę uderzać. To już coś. A czy jestem w stanie wejść za to jej biurko? Niekoniecznie. No okej, dobra. Maszyna do pisania. Jak w większości gra, jak w Resident Evil. Śmierdzi lekami, powiedział. No śmierdzi. Jesteśmy w szpitalu. Albo przynajmniej tak nam się wydaje. Fotel. Tutaj pokazuje nam, że mamy 100 jednostek jakiejś substancji. Dobra, nie usiądę, to tu sobie to podniosę. Coś tu widziałem, cholewcia. Troszkę dziwne sterowanie, jest ok. Fragment mapy numer 1. O! Nie mogę teraz tej mapy obracać. Nie mogę też jej... Nie mogę się w żaden sposób dostać do ekwipunku. Dobra, może ona nam co nieco tutaj wyjaśni. Tam coś jeszcze zostało? Nie, chyba nie. Siadajmy. What the hell? You mustn't fight it. This is for your own good. No. Stop. Tutaj mamy jakieś, zobaczcie, ulepszanie zdolności. Zielony żel może być używany do ulepszania indywidualnych zdolności. W tej chwili jedyne, co mogę zrobić, to tylko ulepszyć to, co nam tutaj pokazuje. Wymagane punkty 100 i my 100 tych jednostek zebraliśmy wcześniej. Dobra, ulepszmy. There now. You see? All better. Lady, am I going crazy? Now what makes you say that? I'll be waiting. No i gitara. Rozdział drugi, pozostałości. Zobaczcie, że tutaj jest ta karetka, którą żeśmy jechali. No i tutaj miał miejsce ten wypadek. I coś w tym czasie... coś w tym czasie z głową się stało naszemu bohaterowi. W dalszym ciągu nie wiem jak... Jak na przykład mógłbym się teraz ulepszać? Jak mógłbym sprawdzić drzewko umiejętności? Chyba będzie można robić po prostu w odpowiednich miejscach. O, proszę. Mamy ten żel cały, który nam służy do ulepszeń. Czy takie rzeczy musimy odnajdować w tej grze? Mamy kolejny. No to już widać, że warto będzie tutaj eksplorować. To już warto będzie gdzieniegdzie sobie połazić. No ale może tylko gdzieniegdzie. Trzeba się będzie tutaj rozglądać. Rozdział drugi, pozostałości. Tutaj zobaczcie coś ciekawego. Strzykawka. Nowy przedmiot.
Strzykawka. Nie wiadomo skąd pochodzi lekarstwo w tej strzykawce, ale przywraca ono umiarkowaną ilość zdrowia. Poprzez A będę mógł tego używać. 30 punktów zdrowia przywraca. O proszę, pojawia się dostęp do przedmiotów. W końcu się tutaj coś rzeczywiście pojawia. Któryś będę mógł sobie wybrać. Ale to wciąż jeszcze nie jest pełne tutaj... pełne drzewko postaci, co my możemy robić. Tej strzykawki chyba po prostu użyliśmy. No dziwne, kurcze, jeszcze jest to całe sterowanie. Po prostu nie wszystko jest od razu aktywne. Dobra, strzykawę wzięliśmy. Idziemy dalej. Tutaj są ślady krwi. Coś tu ciągnięto. Być może któryś tutaj z członków naszej ekipy, którymi jechaliśmy tą karetką. No dobra. Idziemy. Tam wszystko leżało na miejscu. Być może są to jakieś, kurcze, takie miejsca ważniejsze, gdzie wtedy się warto będzie porozglądać, ale na razie nic nie wiadomo. Dużo zagadek na początek. Tam jest pełno kruków, widzę. Może tam coś będzie ciekawszego. Jest taki, zobaczcie, tutaj pół otwarty może światek. Nie jest to takie typowo liniowe. Gdzieś tu jednak sobie mogę podejść w bok. No dobra, idźmy gdzie te kruki. Ataki wręcz. Atakuj wrogów oraz przedmioty gołymi pięściami lub bronią. Dobra. Okej, co tutaj mamy? Co to było? Jakieś jakby zwierzę obsiadły te kruki. Może tutaj chodziło im o tą skrzynkę, że można atakować. Tak. I ze skrzynki mamy żeli, którego już widzę trochę nazbierałem, czyli gdzieś te umiejętności będzie sobie tutaj można ulepszać. Być może będą do tego specjalnie przeznaczone miejsca. No i zobaczcie, jednak tutaj w parę miejsc mogę, kurde, schodzić. Nie wiem, czy tutaj tym ślizgiem nie straciłem deka zdrowia. Nie mamy jeszcze tego zdrowia na full. Też pytanie, czy warto gdziekolwiek tutaj się rozglądać. Może warto po prostu iść w stronę tego światła tam. No jeszcze nie do końca, jak widzicie, rozgryzłem tą grę. Jeszcze tutaj jest parę zagadek, no ale poznajemy wszystko powoli, wszystko po kolei. Na razie nie mamy też w ogóle żadnej broni. Jedyne co, to te ataki wręcz nam zostają. Tutaj raczej nic nie ma. O, a tu już coś ciekawszego. No, jak tutaj zejdziemy, to już szybko tutaj raczej nie wejdziemy. No dobra, tutaj, o, coś tutaj jest do podniesienia. Lampa. O cholera, nie wiem, czy dobrze tutaj punkt kontrolny. Jak mogę zgasić tę lampę? Aha, dobra. Jak się skradam, to mamy ją z tyłu. Kurde, pytanie, czy my to w ogóle możemy jakoś zgasić? Jakbym chciał teraz tego gościa zaatakować tam, to jakbym miał to zrobić, bo jakiś mi dziwnie był podejrzany. I trzymając lampę w ręku, moi drodzy, nie mogę atakować. Dobra, może musimy się podkraść. No właśnie, tu mam jakieś skrzynki.
które może też przydałoby się rozwalić, a ja nie jestem w stanie tego zrobić. Dobra, może najpierw trzeba tutaj się zmierzyć z tym pacjentem. Mamy pistolet. Ja pitole. Nie wiem, czy go pokonałem. Tak chyba widzę. My God, Conway. Jezus, ile tu amunicji poszło. Czyli tu też w dynieczkę. Dobra, broń to jedno, okej. Jak ją wybierać? Teraz kółkiem wybrałem lampę. Kółkiem, to mi się myli z tym. Teraz tą lampę mam schowaną. Kurde, dziwne trochę sterowanie. Okej, on tak chowa broń. A tak ją po prostu wybieram, dobra. No nic, powoli to całe sterowanie będę musiał tutaj rozkminić. Tutaj pewnie coś jest do zebrania. Conley to ten, co z nami chyba jechał. Też jest lampa, ale tej już nie podniosę. Być może mamy ją na stałe. Z tych coś wypadło skrzynek. Tam jest, widzę, zielony żelik. Dobra, to wszystko wiem, że musimy sobie zbierać, kolekcjonować, bo gdzieś będziemy mogli tutaj to wydać. Tak samo z tych skrzynek powinna nam nieraz coś wypaść. Jakieś przedmioty, być może nawet amunicja, której jak widać będzie tutaj... Będzie tutaj brakować. Jest to sterowanie troszkę toporne. To muszę przyznać, od razu mówię. Tutaj z tym nic nie zrobię. Gdzieś tutaj mogę sobie zajrzeć, przejrzeć i tam dalej już nie przejdę. No to jeden gościu tutaj załatwiony. Ha! To mu się kurde trafiło. Ale ileż ja amunicji na to zmarnowałem, coś. W dynie, no strzelanie takie trochę nie bardzo. Używanie lampy, naciśnij L. Dobra. A. Czyli mamy tutaj już jakąś podpowiedź. W końcu. O shit, już teraz chyba wiem czemu. Miałem zgasić tą lampę. Tutaj widzę butelkę z żelem, czy słoik. Aleśmy tego żelu nazbierali. Dobra, stamtąd przyszedłem. Tam ktoś kurde jest. Jesus, kto to jest? Hurts! Hurts! Whoa! Were you warning me about this? You are Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit. How am I gonna get you to a hospital? Hospital. 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 Hospital! What the fuck? Przytrzymaj, aby rozbroić pułapkę. No dobra, to jakoś tutaj muszę się chyba zbliżyć do tej pułapki. Też nie za bardzo. Kurde, no nie wiem, czy to w tym trybie skradania, czy... Gdzie tu mam nakierować, żeby ją rozbroić? Nie chciałbym tutaj... O właśnie, teraz. Zdobywasz przedmiot, zdobywasz części pułapek. Z części pułapek możesz wytwarzać bełty do kuszy agonia. Użyj ich na ekranie przedmiotów.
razie to chyba, no właśnie. Na razie to zdobyliśmy tylko części z tej pułapki. Ciągle mamy jeden nabój. No nie, sobie lampę jednak zapalę. Tak ją w ogóle mogę wziąć przed siebie, ale to mi za bardzo tutaj nie zmienia. Tak jest zgaszona. Tak jest zapalona, ale odłóżmy ją sobie. O właśnie, dajmy ją sobie z boku. Dobra, czyli możemy tak rozbrajać pułapki, zbierać słoiki z żelem. No i polować na te coś a la zombie. Przytrzymaj. Zużywa kondycję. No tak, ale po co mi sprint? Dobra, jak będę chciał biec, to już wszystko jasne. Czy to kurde, ciągle taki widzicie jednak samouczek, on ciągle jeszcze trwa. Ależ to dziwne miejsce. O, proszę. Sobie mogę przeskoczyć. Po coś tutaj zaszedłem. Coś tu znajdę ciekawego. Wybaczcie, ale ciekawość mnie troszkę tutaj zżera. Czy gdzieś w takich zakamarkach coś można ciekawego znaleźć. Shit. Coś tam przebiegło. Tu jest jakaś w ogóle chatka. Stuksiana. Zaraz sobie obczajmy tą chatkę tutaj. No, pytanie. Zakrwawiona też. No, jest tutaj lekki niepokój. Wejdziemy sobie do tej chatki. Zobaczymy, co tam w niej może być. Co tam się w niej ukrywa. Lustro było w tym szpitalu. Zaraz sobie zobaczymy, co to wszystko tutaj ma znaczyć. Dobra, tutaj nic nie zniszczysz, ale to możesz wziąć. Jeszcze coś tutaj jest do wzięcia. Ciekawe, co to? Pamiętnik Sebastiana Castellanosa, listopad 2004. To my? Nareszcie odebrałem swoją złotą odznakę. Śledczy Sebastian Castellanos. Nieźle to brzmi. Wydaje mi się, że długo to trwało, ale ponoć tak awansowałem bardzo szybko. Nie mogę się doczekać pierwszego dnia. Wiem, że zdziałam dużo więcej jako śledczy niż jako zwyczajny mundurowy. No właśnie. Nie muszę już nosić tego przeklętego munduru. No i podwyżka nie zaszkodzi. Policja w Crimson potrzebuje takiego wsparcia. W ostatnich tygodniach znacznie wzrosła przestępczość. Crimson City to mój dom i moim zadaniem jest go bronić. Shit. Przytrzymajmy. What the? Back here again. I must be losing it. Chyba miesza mu się w głowie i to całkiem kurczę konkretnie, ale coś już powoli zaczynam jarzyć, czyli to lustro przenosi nas tutaj do tego miejsca, tak? No właśnie, i tutaj możemy sobie grę zapisywać. No właśnie, whatever is the matter, o co tu chodzi? Dobra, zapiszemy sobie znowu w tym samym miejscu, jak jest okazja. Okidoki, okidoki. Gdzie jeszcze jest menu wyboru przedmiotów? Zobaczcie, ciągle mam też tą lampę przy sobie. To jest ciekawe. Dobra, i tutaj mogę wydawać chyba te żele, te punkty. No właśnie, mamy 1500. Siądźmy.
A, zobaczcie, od razu tutaj mamy już sporo więcej tego. Sprawność, mamy tak, wskaźnik zdrowia. Maksymalny czas sprintu, czyli też nie możemy biec w nieskończoność. Wymagane punkty 3000, ha, tu 2000. Atak wręcz 100%, potem 120, 150 i tak dalej. Strzykawka, odzyskiwanie zdrowia. Aha, czyli też możemy ją ulepszać, żeby odzyskiwać jeszcze więcej zdrowia z jednej strzykawki. Możemy ulepszać broń. Zwiększa siłę ognia. A, zobaczcie, mam też wybór broni, ale na razie mamy rzeczywiście tylko rewolwer, czyli będzie tutaj tego więcej. Szybkostrzelność. To może niekoniecznie. Czas przeładowania to prędzej. Pojemność magazynka jak najbardziej. Celność. O, proszę. I krytykale. I mamy jeszcze co? Zapasy. Amunicja do rewolweru. Zwiększa ilość dodatkowo przenoszonej amunicji. No właśnie. Granaty, strzykawki, zapałki. Ha. Czyli zapałki też się tutaj nam do czegoś przydadzą. Może do tej lampy. Amunicja do rewolweru. Kurczę, teraz widzicie, na początku nigdy nie wiadomo, na co tak naprawdę wydać. Czas przeładowania, może to. To za dużo punktów. Kurde, blade. Pojemność magazynka 1000, celność 500. Dobra, weźmy sobie to. Celność mamy na drugim poziomie i z tych zapasów amunicję do rewolweru, pistoletu sobie weźmiemy, też ulepszymy. Wydamy całe te 1500 punktów. Okej, to mamy porobione. Już wiemy, co tutaj robić z tym żelem, ale tylko też w miejscach, gdzie są, widzę, te lustra. O, teraz możemy się chyba przenieść z powrotem. Pierniczę, dokładnie tak. Dokładnie tak. No okej, czyli do takiej chatki można sobie będzie wrócić. Oczywiście, jeżeli... Szkoda, że tu nie ma żadnej mapy. Ale to może też nam się w końcu odblokuje. Za mało mam jeden nabój. Kurde, poszło wszystko na tamtego Fraglesa. Oho. Ktoś tam wbiegł, nie wiem czy widzieliście. A ten się dobija. Czy tam ktoś uciekł? Dobra, lepiej się będę skradał. Wolałbym go załatwić, wiecie o co mi chodzi, od tyłu. Lampę zgasiłem. Od tyłu, Jezus. RB i A, zabójstwo z ukrycia. Dobra, właśnie to chcę zrobić. O Jezu. Schowaj się. No to widzę, że tu będzie niezły klimat. Chyba mogłem najpierw, kurde, trochę do kolesia podbiec. No weź go teraz, kurde, zaskocz. Żebym miał więcej naboi, to okej, ale no nie mam. Dobra, on sobie tam stanie, może wróci z powrotem do tej chaty. Tak jest, tak jest. Wracaj, Mendo. Się dobijaj do tych drzwi. Wtedy będę mógł cię, kurczę, jakoś załatwić. Ale szmędzioch, no. Dobra, już wiemy też, jak on chodzi. Okej, szybciej, 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 detektywie. Się obróci, będzie po mnie. Gitara. I mamy z niego naboje, 4. Elegancko. Dobra, tu normalne przeładowanie. To spoko. To już tam powoli rozkmię. Tu przydałaby się jeszcze jakaś mapka, bo na przykład mapę szpitala
zdobyłem, nie wiem jakiej użyć na razie. A tutaj ktoś wszedł do tej chaty. Jezu, to wszystko jest takie tutaj z deka dziwne. Cały czas tam ucieka. Przechodź przez okna i pokonuj przeszkody. Okej. Dobra, sami widzicie, tu cały czas jakby jesteśmy jeszcze w samouczku, więc tu nim całość gry rozkminimy, to troszkę nam to zajmie. Od razu się porozglądam. Z niego wypadła amunicja. To fajnie byłoby znaleźć może jakieś skrzynki z żelem, coś. Widać, że to wszystko trzeba kolekcjonować. Jakbym jakiegoś żelu nie wziął, no to zawsze mniej potem na te punkty całe umiejętności. Ale nie wszędzie da się wejść. Nie wszędzie jest tak różowo. Idę i nikogo na razie nie widzę. Dobra, więc chyba się tutaj tak skradać nie muszę. To coś zajarane. Jesus, co tu się kurde... Co tu się w tym świecie dzieje? To wszystko jest jakieś mega dziwne. Co to za figurka? Drzwi nam się otworzyły. Fajnie, a ją mogę zbić? Aaa, patrzcie! Ale hit! Jakiś klucz. Co to za klucz? Do czego on ma służyć? Ha! Na pewno nie do tej bramy, bo to widać, że jest otwarte. Być może jest to jeden jakiś z przedmiotów kolekcjonerskich, które coś nam potem odblokowują w menu głównym. Nie wiem, strzelam. Tutaj widzę, coś jest. Są butelki. O! Hey, are you guys from around here? I don't know where. Can't go on. Ja pierdzielę, tu już widzę, po co te butelki. Już ja się tam gdzieś muszę przedostać. Shit. Jakbym tam gdzieś rzucił tymi butlami, trochę za mało, co? Ten tam pobiegł. Kurde, tych mogę chyba załatwić nożem. Ten drugi też gdzieś tam dalej jest. Dobra, spróbujemy. Oh shit. Jeszcze mnie nie widzi, bo nie ma tego wskaźnika. Mordę kolec, odwróć się gnoju. Jajajaj, to sterowanie takie trochę jest toporne, powiem szczerze. Tamtemu rzuciłem. Tu jestem blisko tego. O Jezu, zobaczy mnie. No, super. Nie mam tu chyba za wielu szans w takiej walce. Aja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 j. Ciężko w cholerę. Jest trudno.
Ależ kurde piękni się. Nie wiem, czy mi ta jedna butelka na razie potrzebna. Tamten polas w prawo, ten idzie tutaj w lewo. Okej. Shit. Kurde, zobaczył mnie. Dobra. Tamten chyba nawet nie słyszał. Jest amunicja. Wiadomo, troszkę szkoda amunicji. Ale czasem będziemy musieli się tak posiłkować. Nie będziemy tutaj wariowali. Cały czas z tym skradaniem. Tam też była jakaś chata. Dobrze by się było dostać do tej chaty, nim pójdziemy w ogóle dalej. Tutaj jest jeszcze, zobaczcie, jakiś most. Kurde, blade. Co tutaj ma być? No graficznie powiem, że jest już całkiem tutaj przyzwoicie. I feel like I'm being pulled just looking at it. No to już wiemy, gdzie będziemy się musieli pewnie wcześniej czy później przedostać. Tam też gdzieś będziemy musieli pójść. Spróbujemy sobie może poradzić jeszcze z tym jednym. Tam też widzę. Łażą mędy. No niezłe miasteczko. Miasteczko, wiocha. Kurde, mogłem wziąć chyba butelkę. Czy on tam jest tyłem odwrócony? Pytanie, jak długo? Shit. Zobaczył mnie. No to jest ciężko. Dobra, zgarnął od razu w dynię. Jeszcze któryś tu gdzieś jest. Oh shit. Ja pierdziule. Chyba powinienem mu kurde jeszcze nadepnąć na ten łeb. Jak leżał. Ale klimacik. Jezus Maria, tutaj mam żelik. Zapalmy sobie lampeczkę. Obszukajmy tą chatę, też jakieś ślady krwi. Jeszcze zaraz potem sprawdzę. Ha! Tu jakiś truposz. Z tym truposzem nic nie zrobię. Zapałki. No właśnie, po co mi zapałki? Żeby palić ciała, po co mam je spalić? Nie wiem, na razie nie używam tych zapałek. Tutaj coś jest. Strzykawka. Strzykawka to było przytrzymanie A. Na razie też nie muszę jej używać. RB się można było pewnie schować do tej szafy. No tak. Możemy zupełnie, kurczę, jak nam się uda, niepostrzeżenie tutaj sobie wtedy baraszkować, jak tam się oczywiście uda, bo z tymi dwoma się nie udało. O, tu jest coś ciekawszego. Wiecie już, o co chodzi. Warto tutaj każdy zakamarek sobie sprawdzać, bo znowu pozyskaliśmy jakieś części. Jeszcze nie wiemy, do czego one służą, ale w końcu się dowiemy. Mamy zapałki, zdrówko jeszcze takie sobie. Tak by mnie on może wtedy tam nie załatwił, ten jeden, gdybyśmy mieli pełne zdrowie. Ale dobra, na razie sobie tego nie zwiększam. Z tego drugiego nic nie wypadło, bo to by zostało gdzieś, a nic tutaj takiego nie ma. Tam mamy tę latarnię, a tu możemy sobie iść. Tu możemy iść dalej. Wiecie co, pójdziemy dalej. Zostawimy to na kolejny odcinek. Widzę, że jednak nie, że jeden rozdział, jeden odcinek. Rozdziały są też dłuższe. Do zobaczenia. Cześć.